Cześć. Dzisiaj Wam pokażę budynek, który od dawien dawna stoi w takim samym praktycznie stanie. Jest niezamieszkały od wielu, wielu lat. Odkąd pamiętam, stoi sobie tak na skraju lasu i jeziora. Odejdę na chwilę. Z boku jest jakiś takie było domek, schowek, stajenka, jakby to nazwać, drewniana konstrukcja. Jakieś szpargały tutaj były przechowywane, dach z papy, ruina, pełno cegieł jakiś leży. Tu kolejny budynek obok tego domu, toaleta. Oczywiście, śmietnik, jeden wielki śmietnik. Wszystko tutaj jest. Ludzie przyjeżdżają na plażę obok i wyrzucają całe wory śmieci. O, kolejny. Wersalka i mnóstwo śmieci, raz, łącznie z oponami. A więc znajduję się w środku tego budynku. Panuje niesamowity bałagan. Mnóstwo śmieci po prostu walają się wszędzie. Tutaj był chyba salon jakiś, bo jest rogówka, na której pewnie spano. Wersalka, szafa przewrócona. Leży szafa przewrócona. Jakiś flakon po perfumach. O, stylowy meblościanka, taki regalik z czasów PRL. Szyba jeszcze zachowana. Nawet gniazdka niepowyrywane są, przewody. Wszystko jest w opłakanym stanie. Strach, żeby na głowę w ogóle nie spadło coś. O, tu jeszcze się zachowały damskie buty, takie chodaki. Element jakichś kryształów. Tutaj piec pewnie był, stał. Na pewno. Na pewno piec tu był. Kawałek wózka dziecięcego, takiego do zabawy. Lalek. Kurde, sypie mi się coś na głowę. Idę do pomieszczenia obok. Pełno gruzu tu leży. Nie wiem, co tu się działo. Grill jednorazowy. O. Tu mamy drugie pomieszczenie. Też zawalone gratami, gruzem, wszystkim. Chyba była kuchnia, bo są rurki przyłączeniowe. Po prostu tu jakiś ekspres. To tu jest toaleta. Schowek to był, nie wiem, łazienka, nie wiem, toaleta. Co to było? Nie tak, bo tu okienko zamurowane. Tutaj duże okno było z tej strony. Patrzyło w stronę lasku. Okna jeszcze stoją, powyjmowane z ram. Mnóstwo śmieci, mnóstwo. Czego tu nie ma? Zagłówek nawet samochodowy jest. Albo od krzesła, nie wiem. Kolejne duże pomieszczenie. Wszystko jest, o, z tej strony już widać, zagrzebiałe, zableśniałe. Tyle lat bez ogrzewania stoi. Odkąd pamiętam, te
ten budynek tu stoi opuszczony, nie wiem, około 30 lat może. Przyjeżdżałem w te okolice, to zawsze stał opuszczony. To jest ewidentnie dom mieszkalny, no, nie jakiś ośrodek wczasowy czy coś, bo jesteśmy blisko lasku, blisko jeziora, ale to ewidentnie dom mieszkalny, bo jakaś rodzina tutaj zamieszkiwała. Ciemno jest, dobrze mam dodatkowo latarkę oprócz latarki w komórce. Mam nadzieję, że będzie coś widać lepiej. Tutaj spróbuję się przedostać. Jest widniej trochę, bo jest światło z okna. Nie dochodzi. Tutaj mamy taki przedpokój. Straszny bałagan, straszny. Zejście do piwnicy, nie wiem czy dam radę tam zejść. Drzwi się uchylają, ale czy jest warto tam schodzić? Może pokażę wam później z zewnątrz. Nie będę tu schodził, bo z zewnątrz widziałem, przez okienko zaglądałem. O, pozostałość po jakiejś instalacji elektrycznej. Spróbujmy wejść na górę, zobaczymy. Czy się da tu wejść? Pełno szpargałów leży. Później zobaczę, co to jest. Poddasze nieocieplone w ogóle. Jeszcze jest chyba ten eternit normalnie na dachu. Zimno jest, mróz na dworzu. Tego wygląda, ta para wygląda, jakby się coś tu paliło. Dym, jak dym, a to para z ust leci. A jeszcze pościel na barierkach przerzucona leży. Kołdry, jakieś poduszki. Tutaj mamy cały ten strych. Widzę, że już tu wyburzone są częściowo ścianki. Nie wiem, czy to jest do rozbiórki, czy co. Mówię, ten budynek stoi w takim stanie od wielu, wielu lat. Nawet może i 30. Jest kolejna szafa przewrócona drzwiami do podłogi. Szafki, mebli pełno. Patrzcie, jaka konstrukcja. Elegancka. Wszystko na grubych belkach. Trzyma się nadal, mimo upływu lat, mimo nie ogrzewania budynku, trzyma się to wszystko. Szkła potłuczone. Dywan zwinięty. Stół, nawet taki stół kojarzy mi się. Mieliśmy chyba w domu rodzinnym nawet. Ojej, tu jakie zapleśniałe, zagrzybiałe błoto jest. Naleciało pewnie deszczu przez to dziurę w dachu. Słoiki, krzesło. Krzesło fajne by się jeszcze uratowało, odremontowało. O, to jaka fajna szafeczka. Nie będziemy otwierać, bo się nie sukamy. Pełno słoików. Chyba elektrody jeszcze. Niezużyte. Tutaj widzę, choinka sztuczna jest spakowana. W tym kartoniku zawinięta sznurkiem. Jak patrzę, tutaj nieraz coś było chowane po połach. Tak na skraju tej dachówki. Ale to nic nie leży akurat. O, pozostałość po gnieździe. Chyba os. Dzbanek porcelanowy. Kolejne gniazdo leży. Mam nadzieję, że nie trafię na pełne gniazdo, które jest zamieszkałe i obudzę te owady. Jakieś plastikowe wazony. Część taboretu. Tak sobie mieszkańcy mieszkali tutaj przy samym lesie. Bardzo ładna okolica. Tu jeszcze mam jakiś z fajansu miska.
Oczywiście nic nie bierzemy ze sobą, tylko oglądamy, dokumentujemy i nic nie zabieramy ze sobą. Widać, jakiś amator chyba wędkowania, takiego bardziej kursowniczego, bo styropiany tutaj mam pełne. Przywiązana jest dratwa. Dratwa jest przywiązana do niego, ale haczyka nie ma na końcu. Co to jest? Nie wiem. Zobaczmy, co tu jeszcze jest oprócz sterty mebli. Całe sterty mebli. Co to jest? Jakaś lampa, nie wiem. Ktoś współcześnie urzęduje, widać, bo butelki po piwie, śmieci takie współczesne. O, ubrania wiszą, jakaś kołdra. Pełno naczyń jest, talerze pełne, dobre talerze niepotłuczone. Niektóre nawet. Tutaj kolejne zastawy stołowe. Żebym coś nie potłukł za bardzo. Mnóstwo książek, książki, jakieś zeszyty. Dokumenty. Nazwisko jest podane, nie będę nagrywał. Rachunek, z jakiego to jest daty? 94 rok jest rachunek tego. Jakaś data. But. Kolejne jest nazwisko, nie będę pokazywał. To jest wyciąg taki z poczty, jakaś wpłata. Datowane na... O, nie widać. Data jest wytarta, zamazana, nie widać. Może drugi zobaczę. Nie, nie widać. A wszystkie dane są, długopis zachował się. Nie wytarło się nic. O jas, co tam pęka. Mnóstwo dokumentów różnych. Kolejne. Od wójta gminy jakieś pismo z 93 roku. Mnóstwo dokumentów z nazwiskami. Mnóstwo zeszytów prywatnych. No nie, no nawet są prywatne zdjęcia takie do dowodu. Nie będę tego pokazywał. Wszystko jest. Pełno dokumentów. Pełno dokumentów. Czego tu nie ma? Cała dokumentacja jakaś rodzinna czy co? Cena. Jakiś kosz taki fajny, duży, połamany. Co tu się stało, że tyle ważnych rzeczy, tyle ważnych osobistych rzeczy zostało? Jak te dokumentacje, różnego rodzaju zdjęcia, takie do paszportu, do dowodu. Wszystko zostało. Tam jest jakiś chodzik dla małego dziecka. Fatalnie to wygląda. Kieruję się do wyjścia. Zostawiam to wszystko w takim stanie, jakim zostałem. Mnóstwo śmieci, szkieł, wszystko. Szkoda gadać. Jeszcze mam tutaj. Kolejne dokumenty z nazwiskami, listy różnego rodzaju dokumentacje. Nawet jest
legitymacja członka związku zawodowego i pani urodzona 22 roku. Spółdzielnia inwalidów. Nawet zdjęcia jakieś szkolne są. Przykre to jest. Wychodzę na zewnątrz. Jeszcze zajrzymy tutaj do piwnicy. Mnóstwo śmieci, aż po sufit. Ja kończę i zapraszam do następnego odcinka. Cześć!